Cześć wszystkim, bardzo serdecznie. Z tej strony Venturi, witam was w kolejnym rozdziale Skaledisa 3 o nazwie... Dowódca rewiru Nowy Jork. Okej. Straciliśmy większość wapniaków, ale ona odwala kawał dobrej roboty. Nagle zacząłeś szanować dowództwo? No wiesz, to inna sytuacja. Aha, Claire, prorok, znaczy psychol, no. Związki miłosne. Związki miłosne, no spoko. Technicznie rzecz biorąc, nie złamałeś danego słowa, prawda? Ale rzeczywiście, ja wszystko doskonale wiem, że ty jesteś... po prostu... chłopakiem tej całej Claire. I cóż... ej, chwila, to jest ten sam rozdział co wcześniej, tylko że ten następny rozdział nastąpi za chwilkę. Prosto ze skórowni. Eksperymentalna nanotechnologia. Aha. Ulepszenie nanoskafandrek. Dobrze pamiętamy, w Krajisie 2... w Krajisie 1 i Warhead tego w ogóle nie było. W Krajisie 2 można było upgrade'ować sobie nasze, no, ulepszenia. Upgrade'ować i tak dalej. Tam to polegało na tym, że zbierało się z obcych jakąś tam nanotechnologię, nano coś tam cząstki. No i za te punkty można było kupić sobie upgrade'a. Tutaj mamy ulepszenia nano, takie punkciki. O, dostałem aż 4, jak ładnie. I tutaj po wciśnięciu H możemy sobie wybrać, w zależności od ilości naszych tych dostępnych odblokowań, dany staw. Okej. Okay. I tak się składa, można mieć 4 ulepszenia naraz. Można je tutaj nawet ten zapisać i tak dalej, aby je można było bez problemu czytać. Jeśli na przykład jest dane miejsce, do którego się przyda inny dodatek niż wcześniej używany, to można tutaj bez problemu sobie wczytać. Przydaje się, przydaje. Jak dla mnie system jest dużo bardziej fajniejszy, bardziej rozbudowany niż to było w Krajisie 2. Ale to według mnie. Okej, okay, zatem teraz powinniśmy sobie coś tu wybrać. A wezmę sobie czystą siłę, ponieważ to jest bardzo fajny staw. Kopsnie ładnie z góry każdego. Mimo faktu, że ja tutaj będę wykonywać się ogólnie wszystkie te całe akcje po cichu. Czy to ważne? Nie. Okej, okay, zainwestujmy sobie jeszcze w co? Okej, okay, odbicie nie. Pierwsza pomoc. O, to się przyda. Regeneracja zdrowia, to może być bardzo przydatne. Reaktywacja nanokombinezon. No, mam nadzieję, że będzie warto. No, bez problemu. Psychol, to będzie warte. Ej, kurde, ten dźwięk, który właśnie usłyszeliście, to... cholerne ucieranie się o ciuchy. Okej, okay, masz kartę dostępu, której nie widać. I od tego momentu zaczyna się oficjalny rozdział. Witamy w dżungli. Kopuła wolności. Wielka spocona dupa korporacji. W kombinezonie tego nie poczujesz, ale gorąco tu jak w saunie. No, nie ma się czemu dziwić, tutaj jest w cholerę roślinności. Jak to wspominałem, to jest efekt uboczny tej całej energii. Tego całego źródła energii. No. Patrzcie. Jeleń! Albo... kurde, sarna. Zaczęły się podwyżki. Ludziom zostały tylko długi, a korporacja Cel zagoniła ich do... aha, pieprzone długi, pieprzone, kurde, rachunki. Jak słyszeliśmy z jednych tych propagand, to kurde, ciekawie tak było zrealizowane. Zaraz tam będzie ten cały nakaz kontynuować. Było to fajnie zrealizowane, kurde. Gadają, że wszystko pięknie, pięknie, ale gdzieś tam w tle powiedzieli, że płacisz abonament dożywotni. Jak nie, to wbijasz do takiego miejsca jak to i pracujesz. Kurde. Ach ci z Celsus fani, że ja pierkolę. Okej, co to jest? Jakieś plakaty. Miny! Cudownie. Pole minowe. Cel używa ładunku. Chwila. Ustawienie grafiki. Tak, gra na najniższych, ale i tak grafika wygląda fenomenalnie. Więc, kurde, spokojnie. Takich jak my, lepiej użyj nanowizji. Użyj kombinezonu, aby podłączyć się do tych min. Rozbrój je. No ja tak się składa, te miny to coś w stylu Bouncing Bety. Więc jakbyśmy się, kurde, położyli, to one by nas praktycznie nie rozwaliły. No. Taka prawda, taka sytuacja.
hemoglobina, miny i rozpierdziel. Idziemy. Tekstura się nie załadowała. Cudownie. O, ładny ten graffiti. Tutaj mamy jedną z pieprzonych wieżyczek, o których za niedługo psychol powie. Więc nie będę o nich wspominać na razie. O, miny są właśnie aktywne. Jakby nie były na zielono, to... Pożal się Boże, kurde. Byłoby straszne. Pulsator. Co się stało? W multi takimi można jeździć, tak się składa. Wbija się do takiego pulsatora i ciśnie się. Kurde. Skanowanie sektora 1. Zarośnięty. O, podejdźmy tutaj. Oj, oj, oj. Jakże mi przykro, psychol. Naprawdę, tyle lat już masz. Ile on w sobie ma lat? Psychol. 45? 45 lat ma około psychol. No, a my jesteśmy tacy jak młody Bóg. Tak samo młodzi jak to było te 25 lat temu. Okej. Teraz będzie demonstrowana wieżyczka. Strzel się! Kurde, nie dław się, ziom. W porządku? To nic. Tam, symbol śmierci. Zauważy cię to po tobie. Wracaj, cofnij się! To cudownie. Nie wiem, co znaleźli, ale już nie żyję. Daleko do stacji na 34? Kilka kilometrów. Najpierw musimy obejść strefę rażenia. Kilka kilometrów. Lipa. Operacyjni są coraz bliżej. Nie ma czasu iść naokoło. Promień ostrzału i szybkostrzelność w akceptowalnych granicach. Możemy się przebić. Dla kogo tylko? Hej, słuchacie cele? Tak, rozwalę was jednego po drugim. Chodźcie! Pokażcie, ja ją zapraszam! Oszalałeś! Te armaty rozedrą cię na strzępy! No, teraz rozumiesz? Zabrali mi na noska Wander, prorok. Jestem już tylko człowiekiem. Wiesz, ile poświęciłem, żeby powstrzymać Sepkidów? Jakbym chciał to odzyskać? Kurna. Kurna. To jaki masz plan? Wsparcie. Znajdzie i oznaczy cele. Wywiad. Zajmie się rozrywką. Dobra. Nie takiego psychola pamiętam. Pozmieniał się. No. On już ma prawie... Kurde. 45 lat ponad. Prawie. Około. Dobra, prorok. Zrobimy tak. Będę ci zgłaszać lokalizacje, jak tylko je zauważę. Tak jak tam w sektorze 1 Delta 0. To potencjalne lokalizacje... Okej, znaleźliśmy broń. Mamy tutaj jedną. 3 Delta 3. Jak tylko dorwiesz sprzęt, rozwalimy skórę. Sektor 1 Delta 3, chyba w porządku. Okej. Tam, sektor 1 Delta 0. Okej, kolejne składowisko prawdopodobnej broni. Sektor 1 Delta 2, coś mam. Dobra. Teoretycznie pikuś. Ale mamy niestety... Ale mamy niestety pieprzoną wieżyczkę. Która jak nas wykryje, to... O mój Boże... Kurde. To niech sobie skanuje. Pieprzone maskowanie, okej. Musimy na szybkiego dostać się do tych broni. To tylko 55 metrów, ale no cóż. To jest cholernie długie 55 metrów. Shit. Cudownie, udało się. Mamy tutaj coś? Nic tu nie ma.
Okej, zatem uciekamy. O, to było piękne. Hopla, hopla. Okej, gdzie jest najbliżej? Tam. O kurwa, nie, nie. Shit! To było oczywiste, że ja pieprzę. No, mnie tam nawet nie było. No psychol, sorry, ja nie mam upgrade'ów od niewidzialności. No kurwa mać! Jakie chuje! Dobra, idźmy! Oh shit! Okej. Namierzono mnie, no shit! O! W takich wodach można bez problemu nanowizy używać. Okej. O, to było za bliskie. To było za bliskie, ziom. Nie, tam była jakaś broń. Wow. Okej. Zostało nam tylko jedno składowisko broni. O, dosyć chamsko trafia. Oczywiście z korzyścią dla nas. Okej. Teraz chyba nie powinno być problem. Kurwa. To jest po prostu zajebiście. O, na szczęście. Amunicja się tutaj im nieraz kończy. Okej, co my tutaj mamy? Nieważne, nie możemy jej użyć. Okej, cepidy. A może ja ją wezmę, co? No i teraz takim sprzętem możemy rozpieprzyć tą wieżyczkę. Patrzcie i podziwiajcie. No cóż, jestem hybrydą cepida i człowieka, ziom. Genialna snajperka. W multi to ona kosi bez problemu, ale ma mało ammo. Tak. O, to cieszy się. Cieszę się. O, miny, how nice. Wysokościowa wieża obronna 3, delta 3, unieszkodliwiona. Natychmiast wysłać... Kurde, tylko co mi tak dziwnie chamsko klatkuje podczas nagrywania ta gra. Podaj aktualizację swojej pozycji, spotkajmy się. Przyjąłem. Okej. Tam nic ciekawego nie ma, tutaj są tylko cepidy z tą fajną bronią, ale się skończyła. To są praktycznie broni jednorazowe. Amunicji nie ma do niej, do nich żadnej. O, strzał, jak miło. Tutaj na pewno kogoś znajdziemy, jak są strzały. Chociaż w sumie ja mam dużo ammo. Tak, mam full. Tam ktoś będzie, coś mi się wydaje. Bo to byłoby za proste. O, właśnie, helikopter! O, już mamy tutaj ziomów. O, to będzie idealne miejsce do użycia tego. Do groty elektrycznej, bo tutaj mamy bagno! Kopsnijmy ich, dwóch! Pięknie. No właśnie o tym powiedziałem. Psychol. Teraz użyjemy tego na nim. Oni nawet się nie skapnęli zbytnio, że... No kurwa. Pięknie. Okej, teraz sobie przeczekamy na naładowanie. I rausem idziemy do przodu. Chwila. Amunicję mają. Bezużyteczna praktycznie. Bo to tylko skar. Pięknie. W sumie mogłem w beczki, ale to by zahałasowało. Zahałasowało? Ach, te moje słowotwórstwo, jestem takim cudownym człowiekiem.
No pięknie. Tak to jest, jak się nie ma pancerza. Nadciąga wsparcie cel. No shit. Okej. Okay. Ja ogólnie chyba sobie ustaliłem takie coś, że jak nie przejdę danego miejsca za drugim razem, to po prostu robię tutaj przerwanie i będę kontynuować nagrywanie od momentu, kiedy mi się uda wszystko zrobić. Tak myślę, że to będzie dobry pomysł. Chwila. Nie te groty. O, już te są dobre! Elektryczne groty, które tam masz, mają spore pole rażenia. Wypróbuj je na jeziorze. O, na szczęście mnie nie zauważyli. To bardzo miłe. Pięknie zjęty. Nie, tam jeszcze jakiś ziom jest. A no, pamiętam go. Okej. Znajdę tutaj coś ciekawego oprócz amunicji? Nie. Uwaga. Główne aktywa zniszczone. I jeden. No i plus. Teraz mogę sobie odzyskać bełty. Bełty. Boże, ciągle się mylę, przepraszam. To się nazywa strzała, a nie bełt. Chociaż w sumie to jedno i to samo praktycznie.